dzisiaj w specjalnym miasteczku, w którym kierowcy mogą trenować swoje umiejętności. Z jakiego powodu PKN Orlen angażuje się w tego typu akcje? Tak, dzień dobry. Szanowni Państwo, znajdujemy się dziś w specjalnym miasteczku, miasteczku nauki bezpiecznej jazdy. Przede wszystkim znajdujemy się w Płocku, w miejscu, gdzie bije serce PKN Orlen, na placu obok Orlen Areny. PKN Orlen od wielu lat stawia na bezpieczeństwo na drogach, w związku z tym jest to kolejne wydarzenie mające na celu podnoszenie umiejętności kierowców w ruchu drogowym, ale również podnoszenie świadomości, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu drogowego i musimy również dbać o innych uczestników ruchu drogowego. No właśnie, tych wypadków na drogach jednak jest ostatnio sporo. Co według Pana można zrobić jeszcze w tym zakresie, aby wypadków było jednak mniej? Tak, przede wszystkim chcemy, żeby ludzie podnosili swoją świadomość. Świadomość, jak trzeba właściwie zachowywać się, siadając do samochodu. Ale również stawiamy na to, żeby mieszkańcy Płocka i okolic mieli możliwość podnoszenia swoich umiejętności, czyli umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych, umiejętność reagowania w sytuacji, kiedy samochód wpadnie w poślizg, jak również właściwe hamowanie, omijanie przeszkód. To są wszystkie te rzeczy, które dziś będzie można tu doskonalić, ale również będzie można doskonalić lub nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, bo w ruchu drogowym to też jest bardzo ważna umiejętność. Czy w Pana życiu jako kierowcy zdarzył się kiedyś taki wypadek, zdarzenie drogowe, w którym musiał Pan wykorzystać jakieś swoje specjalne umiejętności? Tak, Szanowni Państwo, myślę, że każdy w swoim życiu, przejeżdżając bardzo wiele kilometrów, miał wiele wydarzeń, które spowodowało, że następnym razem siadaliśmy za kierownicę i staraliśmy się zachowywać jeszcze bardziej bezpiecznie. W związku z tym w moim życiu również zdarzały się sytuacje kryzysowe. Na szczęście ze wszystkich sytuacji kryzysowych wychodziłem bezpiecznie. Życzę tego Państwu również, żeby sytuacje kryzysowe, które pojawiają się na drodze, rozwijały nas, podnosiły naszą świadomość. Żebyśmy zachowywali się na drodze bezpiecznie, bo musimy pamiętać nie tylko o sobie, ale o innych uczestnikach ruchu drogowego. Bardzo mocno apeluję również, żebyśmy nie pisali SMS-ów, bo to jest niestety w ostatnim czasie bardzo duży błąd i bardzo duże niebezpieczeństwo, jakie sprowadzają uczestniki ruchu drogowego nawzajem na siebie, prowadząc pojazd. Powinniśmy koncentrować się na tym, żeby go właściwie prowadzić, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo swojej rodziny, ale również o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. I przede wszystkim wracać bezpiecznie zawsze do domu. Tak, to jest bardzo ważne, żebyśmy wracali bezpiecznie do domu. Na naszych drogach mamy wiele kolizji. Musimy pamiętać o tym, że nasi bliscy, nasze rodziny czekają na nas, żebyśmy wracali bezpiecznie do domu i tego Państwu bardzo serdecznie życzę. Za to trzymamy kciuki i jako PKN Orlen robimy wszystko, żeby właśnie podnosić świadomość i rozwijać bezpieczeństwo ruchu drogowego. Robimy takie miasteczko podzielone na trzy moduły po to, żeby naszym uczestnikom pokazać zagrożenia, które na nich czyhają na drodze. Cały czas, kiedy jeździmy samochodem przez nasze życie, musimy się uczyć. Mandaty to jest jedna rzecz, która nas ogranicza, a nauka i szkolenia to jest coś innego. I szkolimy od lat wszystkich kierowców, pokazując, jakie zagrożenia na nich czyhają. Co to jest poślizg, nadsterowny, podsterowny, jak awaryjnie hamować, jak omijać przeszkody. Robimy też taką prezentację pierwszej pomocy, która się przydaje niestety często nie tylko na drodze, ale w ogóle w życiu. Wszystko to jest w pigułce, taką nauką bezpieczeństwa i każdy wyjeżdża po półtorej godzinie od nas i się zastanowi, czy na pewno wszystko, co robi za kierownicą, jest bezpieczne. Powiedział Pan o trzech modułach. Jakie to są moduły? Oprócz pierwszej pomocy i rozmowy z policjantem o przepisach, mamy taki moduł, gdzie hamujemy awaryjnie, omijamy przeszkodę, piszemy SMS-y za kierownicą, pokazujemy, jak rozproszenie uwagi wpływa na dekoncentrację za kierownicą. Trenujemy poślizg nadsterowny na takich specjalnych nakładkach na koła. No i mamy mnóstwo fajnych symulatorów, które pokazują nam, co się na przykład dzieje w czasie dachowania, jak zmieniać koło, jaki mamy refleks. Wszystko to w takiej, tak jak powiedziałem, takiej pigułce półtorej godzinnej.
Czy w Pana życiu jako kierowcy przydarzył się jakiś wypadek, który jakoś szczególnie Pan zapamiętał, który wstrząsnął Panem? Nie będę mówił o rajdach, bo to jest jakby nieodłącznie związane z jakimiś takimi przygodami. Natomiast miałem taki wypadek na normalnej drodze już bardzo dawno temu, bo wbrew pozorom kierowcy sportowi jeżdżą spokojnie na co dzień. I wiem, że to wszystko po prostu się dzieje bardzo szybko i bardzo boli. Czyli co Pan radzi kierowcom wyjeżdżającym na polskie i nie tylko drogi? Po prostu Polacy, zwolnijmy trochę. Naprawdę nie ma sensu się tak spieszyć, szczególnie w aglomeracjach miejskich, gdzie za chwilę mamy następne światła. Trochę wolniej.